za piwę, który według mnie jest budżetem zastoju, budżetem przeżycia, a nie rozwoju. Nic nowego nie wnosi ten budżet, nie daje szans na rozwój, a nie wnosi dlatego, że gro wydatków idzie jak co roku na te same sprawy, w te same kierunki. Proszę Państwa, na oświatę 18,6 miliona złotych to jest 33% dochodów planowanych. Na pomoc społeczną 10,3 miliona złotych to jest 18% dochodów planowanych. Gospodarka mieszkaniowa blisko 6 milionów. Chwileczkę, proszę Państwa, może Państwo wiedzą, mieszkańcy nie wiedzą. Czyli 10% dochodów planowanych. Na administrację publiczną 5,8 miliona złotych, czyli 10% dochodów. I tutaj są takie pozycje, których ja oczywiście się nie czepię. Nie czepiam się oświaty w tej chwili, bo o nich będę jeszcze mówił. Nie czepiam, proszę Państwa, czepiam się gospodarki mieszkaniowej i administracji publicznej. Aha, w pomocy społecznej niewiele tu możemy zrobić. Musimy po prostu tę pomoc przekazać potrzebującym. Natomiast gospodarka mieszkaniowa i wydatki na administrację to są ogromne liczby. 4,8 miliona złotych trafi na płace w administracji. Prawie 6 miliona złotych do spółki, 6 milionów złotych do spółki mieszkaniowej. Tego nieudolnie zarządzanego tworu, który już dawno powinien zostać zreformowany albo, proszę Państwa, sprywatyzowany. I tutaj pozwolę sobie krótko o spółce. Musimy przyjąć, że jej dochody będą spadały. Będą spadały w miarę odchodzenia wspólnot i w miarę jak miasto będzie się pozbywało lokali i mieszkań ze swoich zasobów. Czy w takim razie będziemy do niej dopłacać jeszcze więcej? Bo tak na dobrą sprawę to my nie wiemy, jak spółka mieszkaniowa gospodaruje tymi 6 milionami złotych. No nie wiem, może Państwo wiedzą, ale mnie się do tej pory nie udało takiej informacji zdobyć. Czy nie można, jak proponowaliśmy na Komisji Budżetu i Rozwoju, przekazać chociażby administrowanie lokalami komunalnymi do ratusza? Przewiduję, że tutaj byłyby znaczne oszczędności, być może nawet w granicach 2 milionów złotych. Gdyby jeszcze pracownicy ratusza i burmistrz przypilnowali kosztów i jakości prac wykonywanych przez spółkę mieszkaniową, to już byłoby wtedy całkiem pięknie. Proszę Państwa, mamy to, co mamy, tymczasem burmistrz tylko obiecuje zmiany. W marcu 2012 roku powiedział mi jako dziennikarzowi RTI takie oto słowa. Dałem prezesowi Werszce maksymalną pensję, bo jest przed emeryturą. To było 3 lata temu. Ale nie rozmawiamy teraz o spółce. Dzisiaj rozmawiamy o budżecie, proszę pana. Dzisiaj mówimy o budżecie. Dzisiaj mówimy o budżecie. Ja słyszałem o wynagrodzeniu prezesa. Panie Wąbrowski, proszę mnie przerywać. Później uciekamy. Dziś burmistrz mówił o spółce tej właśnie, że nadal się jej przygląda i konsultuje różne rozwiązania. Mówi, że być może dokona jakichś zmian w okolicach marca, maja, czyli po rozliczeniu roku. Przypominam, że to samo burmistrz mówił 2 lata temu i rok temu, indagowany w tej sprawie przez dziennikarzy. Proszę Państwa, będę zmierzał do końca. To takie działania powodują, że w efekcie mamy w budżecie aż 1,4 miliona złotych na inwestycje. Podkreślam słowo aż. Z tego 0,5 miliona złotych pochłonie dokumentacja na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Czy my przypadkiem już takiej dokumentacji nie mamy? Czy nie zapłacił za nią burmistrz Zieliński, a w zasadzie my, jako miasto, około 900 tysięcy złotych? Jeśli jest ta dokumentacja, to trzeba się zastanowić, czy jest jeszcze do wykorzystania. Więc my, proszę Państwa, mamy 1,4 miliona w budżecie, a Lubawka
ma 7,5 miliona złotych w budżecie na inwestycje. Jawor ma 6 milionów złotych przy budżecie 73 milionowym. Świebodzice, tak panie radny, chwileczkę jeszcze. Świebodzice mają 11 milionów złotych na inwestycje w tym roku przy budżecie 70 milionów złotych. Proszę państwa, już te liczby mówią, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Do czarnej dziury zmierzamy, w której dobrze będzie tylko grupie wybrańców. Dlatego ja mam konkretny wniosek. Nie głosujcie państwo radni tego budżetu. On wymaga gruntownej przebudowy. Dziękuję.